skuteczność, terminowość, wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. To jedna z najważniejszych rzeczy, których oczekuje się od Ciebie praktycznie na każdym etapie Twojej drogi zawodowej. Dzisiaj będzie o tym, jak być efektywnym, korzystając z prostych technik, które się nie zmieniają, niezależnie od tego, czy jesteś praktykantem, czy CEO. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam w kolejnym odcinku cyklu Lider na Starcie, cyklu stworzonego dla osób, które rozpoczynają swoją karierę i dla menadżerów, które mają takie osoby w zespole, ale nie mają za bardzo czasu, żeby wprowadzić nowych ludzi w te wszystkie arkana. Po to powstał ten cykl. Ja nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. I na tym kanale pokazuję proste sposoby na poradzenie sobie z taką właśnie rzeczywistością. Jeżeli jesteś zainteresowany tematami związanymi z zarządzaniem, efektywnością, skutecznością, to zasubskrybuj ten kanał, żeby niczego nie przegapić. A teraz przechodzimy do tematu, jak zarządzać czasem. Wiem, to usłyszę na początku od niektórych. Czasem nie da się zarządzać. Nie, czas sobie płynie i nie jesteś w stanie zarządzać czasem. To nie do końca prawda. Czas to taki sam zasób jak pieniądze. No, jedyna różnica z czasem, że jest nieodnawialny. Nie możesz zarządzać czasem jako takim, jako bytem, ale możesz zarządzać czasem, który masz do dyspozycji. I o tym właśnie będziemy mówić. Jak ten czas przekazać, wykorzystać w taki sposób, żeby przyniósł Ci jak najwięcej korzyści. Zanim opowiem o technikach zarządzania czasem, to opowiem o tym, jak podchodzić w ogóle do swojej pracy. To się nie zmienia, niezależnie od tego, na jakim szczeblu w hierarchii będziesz. I tak naprawdę techniki efektywności i skuteczności też się nie zmieniają. Wyzwania są coraz większe, ale baza zawsze pozostaje ta sama. Jeżeli masz solidny fundament, to masz na czym budować. Najpierw spójrzmy na tym, na system. Jeżeli będziesz podchodzić tylko punktowo, to zawsze będziesz krążyć w chaosie. Natomiast jeżeli będziesz myśleć o swoim podejściu do efektywności, zarządzania czasem w pewnym systemie, będzie dużo łatwiej. Ten system wymyśliłem kiedyś dla jednej z firm. Składa się w trzech elementów. Pierwsze to jest tarcza. Świat nie jest do końca poukładany. Ze świata zawsze wpada Ci bardzo dużo zadań do wykonania, które musisz zrobić najchętniej na wczoraj, no i za darmo. I zawsze tego będzie za dużo. I czasem niektóre z tych zadań są dobrze poukładane, niektóre z tych zadań są totalnie chaotyczne. I jak bierzesz na siebie te zadania chaotyczne, to Ty w tym cierpisz. I na koniec się okazuje, że lądujesz z całą masą takich nie do końca jasnych i sprecyzowanych poleceń i one powodują, że nie za bardzo wiesz, jak wrócić z powrotem do swojego szefa i mu powiedzieć: słuchaj, ja nie wiem do końca, jak to zrobić, bo to głupio, nie? No i co w tym zrobić? Tarcza służy temu, żeby nie wpuszczać zadań, których nie rozumiesz, których nie wiesz, jak wyrealizować. Bo jak będziesz wymyślać je samodzielnie, to na koniec się okaże, że Ty poświęcisz swój czas, a i tak szef będzie niezadowolony. Myślenie w kategorii tarczy. Później, jeżeli przepuścisz przez tarczę zadania, ok, dobra, fajnie, wiem, co z nimi zrobić, rozumiem, mogę je zrobić, no to jest kwestia ninja. Potrzebujesz faktycznie popracować nad technikami, które spowodują, że będziesz wydajny, skuteczny w realizowaniu tych zadań sensownych, które przeszły przez filtr. I ostatni element tej układanki to wentylator. Wentylator działa tak, że ma doczepioną do niego rurę i jest skierowany w Twoją stronę. Wykonując swoje zadania, wrzucasz to zadanie w taką rurę i to leci, leci, leci tą rurą i wpada w wentylator. I w zależności od substancji, którą wrzuciłeś do rury, taki będziesz mieć rezultat. Wynik wróci do Ciebie we wielokrotnioną siłą. Im mniej przyjemna ta substancja, tym większy problem. Generalnie nie masz wpływu na kilka rzeczy. Nie masz wpływu na to, co się dzieje dookoła świata, z jakim chaosem masz do czynienia. Masz wpływ na zastopowanie rzeczy, które nie są jasne, nie podpadają pod Twój zakres obowiązków i nie rozumiesz, jak je zrobić. A kolejną rzecz, na którą masz wpływ, to jakość produktu, który oddajesz, jakość Twoich usług, jakość Twojej pracy. To Ty to kontrolujesz. Jeżeli w pewnym momencie nie masz czasu na robienie rzeczy dobrze i zaczynasz wrzucać w rurę coraz gorszej jakości rzeczy, to one do Ciebie wracają i przygniatają Cię tym bardziej. Cała zabawa polega na tym, żeby filtrować, być skutecznym, korzystać z prostych technik i oddawać dobrej jakości pracę. Proste, nie? To się nie zmienia, niezależnie od tego, czy jesteś w organizacji studenckiej, czy jesteś menadżerem, czy prowadzisz własną firmę, czy jesteś prezesem. Wszystko działa dokładnie na tych samych
zasadach. Oczywiście im wyżej, dużo łatwiej jest rzucić na dół jakieś słabe rzeczy, ale to naprawdę nie do końca się opłaca. Proponuję od początku wyrobić sobie dobry nawyk, a teraz Ci pokażę kilka technik, absolutnie prostych technik, które są, jeżeli je wymistrzujesz, nie wiem, czy w takie słowo, wymasterujesz, albo będziesz w nich naprawdę dobry, to będą Ci służyć przez całą Twoją karierę. Technika numer jeden może być szokiem. Przygotuj się, bo będzie szokująca. To mianowicie jest lista zadań. To do. Po prostu lista rzeczy, które masz zrobić. Jeżeli zaczynasz pracę, to Twój szef najczęściej ma dla Ciebie listę zadań. Bo zanim przejmiesz szersze obowiązki, dostajesz krótsze zadania do zrobienia. Później jak awansujesz, to te zadania płyną w różnych miejsc, niektóre wymyślasz sam, ale nadal na koniec wprowadza się to do listy zadań do zrobienia. Możesz mieć to w prostej formie. Kartka A4, na której masz je zapisane, jest w porządku. Kalendarz analogowy też jest ok. Aplikacja, tych aplikacji jest multum. Ważne jest, żeby to było jedno miejsce, w którym masz listę rzeczy do zrobienia. Natomiast jest pewna mała sztuczka, którą możesz wykorzystać przy przyjmowaniu zadań od Twojego przełożonego, która pomoże Ci być skuteczniejszym. Bo żyjemy w takim świecie, które bardzo dużo zadań może wpływać na Ciebie na zasadzie ASAP, czyli as soon as possible, ma być zrobione praktycznie na wczoraj. No, później stoisz nad tą listą, na tej liście masz wszystkie zadania do zrobienia na wczoraj. W jaki sposób masz to ogarnąć? Wystarczy, że zadasz trzy proste pytania zaraz po. Pierwsze zadanie brzmi, na kiedy mam to wykonać? Bo niektóre zadania są bez jakiegoś konkretnego terminu, niektóre są oddalone, a niektóre faktycznie ten termin mają. Jeżeli ktoś mówi, dobra, ma być tak szybko, jak to możliwe, zadajesz jeszcze dwa pytania. Na kiedy chciałbyś dostać to idealnie, że postaram się, zrobię wszystko, na kiedy idealnie mogę to podesłać? A drugie pytanie, na kiedy może być najpóźniej? Po to, żeby dać sobie możliwość poukładania tych wszystkich zadań w jakiś konkretny plan. Bo jeżeli dostaniesz wszystkie zadania na wczoraj, to tak na dobrą sprawę ten termin przestaje mieć znaczenie. Natomiast jeżeli masz jakieś możliwości ruchu tymi zadaniami, dużo łatwiej Ci je ułożyć. Czyli podsumowując ten kawałek, pierwsze, lista zadań, pytaj na kiedy to ma być zrobione, na kiedy idealnie i na kiedy najpóźniej. W pewnym momencie dojdziesz do takiej sytuacji, w której tych zadań będzie więcej niż ta prosta technika jest w stanie ogarnąć, zaczniesz utykać. Tutaj też trzeba sięgnąć po drugie narzędzie, narzędzie prewydentów. Macierz ważne, pilne. Macierz działa w tą stronę, że na jednej osi masz ważność, rzeczy nieważne i ważne. Na drugiej osi masz rzeczy niepilne i pilne. W jaki sposób podchodzimy do działania nad tym? Najpierw starasz się wyizolować te zadania, które są ważne i pilne, bo to znaczą pożary. Jak tego nie wyrobisz, to się okaże, że zwolnią Ciebie, zwolnią szefa, Twojego szefa. To jest ćwiartka numer jeden. Rzeczy ważne, pilne i pożary. Druga ćwiartka to są rzeczy ważne i niepilne. To są najczęściej zadania, które nie są aż takie sexy, nie są takie głośne, ale na przykład jeżeli jesteś zatrudniony w pracy i masz wykonywać jakieś konkretne zadanie w powtarzalny sposób, typu przygotowanie raportów albo kontakt z klientem, to są bazowe rzeczy, które trzeba wpisać sobie w kalendarz i nad nimi pracować. One same w sobie pożarem nie są, ale jak przestaniesz się nimi zajmować, pożarem się staną. Trzecia kategoria to są rzeczy nieważne, ale pilne. To są telefony, różne przeszkadzajki w różnych miejsc. Idea jest taka, żeby jak najbardziej izolować się od tych zadań. Jeżeli wpada coś, to wydaje się dla Ciebie nieważne, ale jest pilne, postaraj się to w jakiś sposób tego pozbyć, żeby skupić się na rzeczach ważnych. Czwarta ćwiartka to rzeczy nieważne, niepilne. Typowe marnowanie czasu. Pewnie część ludzi powie, że siedzenie na Facebooku jest marnowaniem czasu. Jak pracujesz w social media, to niekoniecznie, jak się zajmujesz tym tematem. Natomiast zbyt długie przesiadywanie na kawie, na papierosie, na Facebooku i tak dalej, to jest marnowanie czasu. Nie można tego mylić z relaksem, bo regeneracja jest dosyć istotna, ale na pewno jesteś w stanie znaleźć w Twoim kalendarzu rzeczy, które tak na dobrą sprawę można się ich pozbyć bez żadnego problemu. To narzędzie naprawdę świetnie działa do tego, żeby się w miarę szybko zorientować, czym powinieneś się zajmować, w jakiej kolejności, jeżeli lista Twoich zadań jest bardzo wypchana. No i ostatnia, najważniejsza technika to odwrócony harmonogram, korzystanie z kalendarza.
kalendarz jest Twoim największym przyjacielem. Dlaczego? Bo to jest narzędzie, które pokazuje Ci, ile czasu masz realnie do dyspozycji. Każde zadanie, które masz do wykonania, nie jest inwestycją w coś. To jest zużycie zasobu, który masz do wykorzystania. Bardzo dużo osób wpada w pewnym momencie w pułapkę, ponieważ mają nastawienie ambitne, chcą działać, dostarczać bardzo dużo rzeczy. Nauczyli się na początku techniki, jak robię, jak bardzo dużo rzeczy robię, to się wiąże z moją wartością. Spoko, to jest bardzo dobra rzecz, dopóki możesz, robisz jak najwięcej. Ale w pewnym momencie okazuje się, że ten system nie do końca działa. Zaczynasz mieć więcej pracy, niż jesteś w stanie wykonać w ciągu 40 godzin, na które masz w ciągu tygodnia przeznaczoną na pracę. Te 40 godzin jest umowne. Dlatego warto od początku zastanawiać się, ile czasu zajmą Ci te zadania, ich wykonanie i umieszczać je sobie w kalendarzu i rezerwować na to czas. Dlatego, że nie dopuścisz wtedy do sytuacji, w której w pewnym momencie te zadania Cię przysypią i przeładują. Jak zapełniać ten kalendarz? Tutaj jest odpowiedź. Najpierw w kalendarz wpisujesz rzeczy niepilne i ważne, bo te zadbają o Twoją skuteczność w dłuższym terminie. Później rzeczy ważne, pilne, gaszenie pożarów. Jeżeli dobrze zadbasz o drugą ćwiartkę, to pierwsza nie będzie Ci aż tak bardzo przeszkadzać. A dopiero później, jak masz zabezpieczone te rzeczy najważniejsze, zaczynasz dodawać resztę. Dzięki temu będziesz mieć pogląd tego, czy jesteś w stanie się zobowiązać na dostarczenie pracy za tydzień, za dwa, czy nie do końca. Trzy proste techniki. Lista zadań z pytaniem na kiedy idealnie, na kiedy na później. Macierz ważne, pilne i kalendarz. Jeżeli od tego zaczniesz, będziesz nad tym pracować od samego początku, to gwarantuję Ci, że będziesz mega skuteczny. Niezależnie co by się nie działo, niezależnie jak bardzo będziesz się rozwijał w swojej karierze, te narzędzia będą Ci towarzyszyć. Gdy ja zaczynałem moją pracę w dużej międzynarodowej firmie, w globalnej korporacji, codziennie rano szedłem do mojego szefa i szef mnie pytał, co masz na liście, jakie są Twoje priorytety, na kiedy możesz to zrobić? Co masz do zrobienia, jakie są Twoje priorytety, na kiedy możesz to zrobić? Na początku trochę mnie to wkurzało, bo traktowałem to jako kontrolę, ale docelowo okazało się, że to był bardzo fajny trening samodzielności i mojego myślenia tego, jak ja mogę działać wokół moich zadań. W pewnym momencie szef dał mi święty spokój, i sam o tym decydowałem, spotykaliśmy się rzadziej, ustalając tylko najważniejsze rzeczy. Bez podstaw nie będzie mistrzowskich wyników. Dlatego zacznij od tego, gwarantuję, że będzie fajnie działało. Jak masz pytania odnośnie różnych narzędzi, wpisz w komentarze, na wszystkie odpowiem. Dużo treści na temat zarządzania czasem, efektywności znajdziesz też na blogu na 12pytań.pl, tam też zapraszam. No i co? Tyle. Odgryź się tarczą. Bądź jak ninja, nie wrzucaj słabych rzeczy do wentylatora i bądź skuteczny. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnych filmach.